Siemanko wszystkim, z tej strony Tareusz Mateusz, a to jest właśnie dzisiaj udało mi się wybudować parowóz, jak byłem na molo, na marynie, tu w Kamieniu. Przepraszam, że mówię w swojej miejscowości, ale tutaj na molo w Kamieniu byłem. Udało mi się wybudować parowóz i zaraz go zaprezentuję wam w Eurotrensie. Na chwilę powrót do Eurotrensa, a potem dalej będę nagrywał Indiana Trens nową wersję. Na razie powrót do Eurotrensa na chwilę. Bo trasę nadal mam zablokowaną, więc... A nie mam neta przecież. Higgrove przedstawia... Eurotrens Team 2. Powrót będzie akurat teraz na chwilę. Bo Eurotrens Team 2, no to w cudzysłowie powiedziałem. To wygląda. Ale identyczny trąbie będziecie na pewno widzieć, będziecie słyszeć na pewno identyczne trąbienie tego parowozu jak ten. Tak samo jak lokomotywa elektryczna z tej serii właśnie, z tej gry. Tu będzie Deutsche Bahn Blue i Deutsche Bahn zwykły. Deutsche Bahn Blue i Deutsche Bahn 136, jakoś tak może się nazywa. No i z tych dwóch lokomotyw właśnie tak samo trzecia, ten parowóz właśnie jako trzeci trąby tak samo. Zaraz posłuchajcie sami. Dzisiaj już go testowałem za pierwszym razem, zaraz za drugim zobaczymy. O, zobaczcie. To się posłuchajcie. No i ręku trąbi. Fęgla coś tam jest. Szkoda, że bez wagonów jedzie akurat. Ja bym chciał z wagonami. Zaraz będzie na dworcu ten parowóz. Szkoda, że nie kopci paru. O, mówię, że się trąbi jak ta lokomotywa. A, za wcześnie wyhamowałem, zdarza mi się to często. No mówię, że dojechałem? Dałem radę. O, ten odjazd, zobaczymy odjazd. Szybko odjechał, co? I tyle dostałem. Widzicie kasę? Zero minusowych punktów. Całe szczęście. Planuję odblokować właśnie Central Germany. Chyba w poprzednim odcinku pokazywałem, nie wiem. A ten parowóz to był jako mod. Sami zobaczcie, bo widzicie, że to mod. Nie wiadomo, czy będzie tutaj ten carer. Jakoś tak to się pisze po angielsku. Także dzisiejszy odcinek, w tym odcinku to już wszystko. Dziękuję za uwagę, siemano, cześć.
do następnego odcinka przy okazji miałem dodać.